Juhy, cześć, manko, z tej strony Wkurwiony, witam was w kolejnym odcinku z Clash Royale. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać deck, który ostatnio staje się mega popularnym deckiem, jeśli chodzi o Hogridera. Mamy tutaj Ice Golema, mamy Tombstone'a, mamy Poisona, mamy Tornado, mamy Lock, jest Ice Wizard, jest Hogrider i jest Mega Minion. To jest pewna modyfikacja pewnego deku, ponieważ tutaj zamiast Hogridera, z tego co pamiętam, to był chyba Graveyard, ale ktoś po prostu postanowił Stop Global, że sobie zamieni tutaj jedną kartę. No i jest naprawdę ekstra deck. Zaraz wam pokażę moje ostatnie walki. Słuchajcie, postanowiłem, że będę więcej grać, kurde, poza odcinkami, po prostu później będę wam pokazywać te mega ataki, bo ciężko mi się skupić na odcinkach, ale lepiej mi się gra, wiecie, gdzieś tam w kącie się gra i jest spoko, i także będę przynajmniej mógł wam jakoś wytłumaczy ten deck. Także jeśli takie odcinki wam się podobają, zostawcie kciuki w górę, byłbym mega wdzięczny. A my lecimy z pierwszą walką. Wysokość pucharków, na której walczymy, jest to ponad 5100. I tutaj widać, że mamy na początku Hogridera, Tombstone, Ice Golem i Ice Wizarda. Także tutaj pod ten Goblin Gang stawiamy sobie bezpiecznie. Ice Golema sobie postawiłem. No i teraz słuchajcie, trzeba zagrać sobie Tombstone'em chyba. Tak, Tombstone tutaj oczywiście. Nasz kolega gra Log Baitem, ten deck mnie tak mega prześladuje. Generalnie moje levele są troszkę słabsze, jeśli chodzi o Ice Wizarda, bo nie ulepszam tego na Tornado na 6 levelu. W sumie Tornado na 6 levelu to i tak nie ma źle. Pięknie postawiona Tesla. No i teraz słuchajcie, trzeba się też skupić, żeby się bardzo dobrze obronić, ponieważ jego deck jest naprawdę bardzo szybkim deckiem. No i tak, i teraz znowu poleciała beczka, ja tu niestety postawiłem Ice Golema, nie miałem czym zagrać. Dopiero później starałem się kontrować to właśnie logiem. Ice Wizard na lewą stronę, budować sobie powoli ten atak. Robi delikatne zamieszanie u przeciwnika. Princeska, no najgorsze kurde co może być. O, i już słuchajcie, Hogrider, no i tutaj niestety, tak, tutaj jeszcze zagrałem tym logiem. Ale myślę sobie później, będę trzymać tego loga, bo słuchajcie, nie ma sensu kurde go wyrzucać za każdym razem przy ataku, skoro mamy tutaj poison. Właśnie, mamy tu poison, słuchajcie. Za niedługo u mnie będzie na max levelu, także lepiej sobie pogram. Ja teraz generalnie dużo się bawię na tych arenach. Wiecie, szkolę się, kurde, z każdym deckiem, którego spotkam. Później staram się grać, bo dla mnie to jest zabawa i dla mnie to jest coś nowego, żeby się troszkę poduczyć. Także wam też polecam, słuchajcie. Nie, wiecie, granie ciągle tym samym deckiem, czy tam lawą, to już mi się tak powoli znudziło. Lepiej sobie troszkę poćwiczyć, pobawić się. Ponieważ to moje konto już jest, no już jeszcze chwila i myślę, że będzie max level, jeśli chodzi o epiki, bo wiadomo, commony, rare, no to już mam, słuchajcie, na full, także spoko. Dobra, Hogrider, tam jest Tesla, ale my tutaj ominie tą Teslę, no i od razu Poison, bo spodziewałem się w sumie Goblin Gangu, więc postawiłem od razu tego Poisona. Hog plus Poison, niezłe połączenie, niezłe combo, zobaczcie, jak tutaj już mu ładnie to HP zjechałem, ale wiedziałem jeszcze, że kurde, gdzieś tam jest rakieta. Jest to level 12, ale spójrzmy na jego levele, jakie on ma bardzo mocne. Bo tak, commony ma na maksa, no i ta princeska. Czwarty level legendy to już jest naprawdę bardzo dobrze. I jeszcze raz, i tutaj jeszcze, tutaj jeszcze zagrałem tornadem, żeby ściągnąć te wszystkie jednostki. No i tak, tutaj są już dwie princeski, ja pierdzielę, i jeszcze Tesla. No, tak starałem się wyrzucić tego Poisona, żeby wiecie, żeby chwycić po prostu te dwie princeski, ale niestety mi się nie udało, bo jeszcze gdzieś tam Tesla była, także jeszcze Tesla sobie chwyciliśmy. 922, no i teraz słuchajcie, pasuje się dobrze obronić, 505, nie pamiętam ile do końca ten Poison zjeżdżał tego HP i z tym właśnie się troszkę męczyłem. Bo nie wiedziałem, czy kurde, czy mu zjedzie to HP, czy nie, czy będzie to później na loga. Tutaj u mnie log level 4, także także jest naprawdę bardzo dobrze. Tak, obrona tutaj princeska po lewej stronie, no i 225 i teraz tylko i wyłącznie na to Poison i Hogrider, żeby szybko zmienić przeciwnika, żeby, wiecie, żeby karty były w ciągłym ruchu. No i tutaj piękna wygrana, chociaż no, słuchajcie, jeszcze chwila i po prostu bym przegrał, ale naprawdę bardzo dobrze gość grał tym logbaitem, w ogóle te wszystkie moje walki, które gdzieś tam wygrałem, no to właśnie są na jedną gwiazdkę. Zawsze gdy wchodzę na arenę, to boję się kurde, że spotkam słuchajcie, golema. Jakoś czuję lęk kurde przed dekami z golemem. Tak. Tombstone na środek, spokojnie sobie zagrać, słuchajcie, mamy tutaj naprawdę bardzo tani deck, to jest bardzo tani deck,
więc trzeba bez przerwy wyrzucać te karty, starać się bronić, starać się atakować, tutaj szybko tym Hog Riderem zawijać. Tak, i generalnie robię tak. Ice Golem i Hog Rider to jest taki standardowy atak, chociaż ten Ice Golem też służy no właśnie do takiego ściągania tych wszystkich jednostek. Ja tutaj tak zagrałem po prostu na szybkiego. I tutaj teraz będzie dość dobre zagranie z mojej strony. On tutaj zagrał Tornado, także oko za oko, ząb za ząb, jak to się mówi. Mega Minion i od razu Tombstone, ten Mega Minion, żeby objął tego Mega Miniona, bo kurde no, jednak tutaj W Prince jest, tutaj jeszcze jest Golem, ale nasz przeciwnik tego nie wyrzuca. Jeśli chodzi o kolektory, czy to kontrować poisonem? No ja mam, słuchajcie, takie, wiecie, raz kontruję, raz nie skontruję, później żałuję, ale mamy jeszcze Tornado. W przypadku gry na trzy muszkieterki zawsze możemy sobie zagrać Tornado plus Lock plus Ice Wizard, nie? Ja tak przeważnie stosuję i to nawet, kurde, wychodzi. Gdybym jeszcze podniósł tego Ice Wizarda, bo go mogę podnieść na czwarty level, to on by wtedy nie padał jeszcze na Fireballa, bo miałem kilka razy taki problem, że po prostu ten Ice Wizard padał na Fireballa i wtedy, gdy przeciwnik robił konkretny push, no to niestety byłem, gdzie? W dupie byłem. Dobra, i tutaj, zobaczcie sobie, Ice Wizard to jest naprawdę bardzo dobra legenda, bo zobaczcie, ile ona tutaj teraz zrobiła, ta jedna legenda, plus Tornado, plus Lock, po prostu zatrzymała ten cały gigantyczny push od strony przeciwnika. On już ma 862 HP, ja mam 2340. Ja gdzieś tam się spodziewałem, że gdzieś tam za chwilę będzie, że za chwilę będzie gdzieś ten Golem. No i on tutaj tak, zagrał Tornadem 478. Hog jest bardzo mocną kartą. Jeśli go puścimy, jeśli nasz przeciwnik go nie zablokuje, no to jesteśmy naprawdę mega do przodu, ale jednak przeciwnik stawia kolektor, stawia Golema. I teraz musimy jakoś to, kurde, sobie poradzić z tym, bo dobrze wiemy, że on za chwilę tutaj nam zrobi naprawdę bardzo dobry push, bo tutaj jest W Prince, jest Baby Dragon, jest Mega Minion. Przeważnie te pushe kończą się mega sukcesem. No i tak, Poison i jeszcze Tornado, żeby tutaj się wróciły do tego Poisona, żeby te jednostki nam nie uciekały. Naprawdę, jest to tani deck, mówię o tym kolejny raz i dlatego możemy później jeszcze raz kolejnego wyrzucić nam Tombstone'a. To jeszcze raz i jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz Tornado, naprawdę Tornado jest ekstra. Także, kurde, no, ja bardzo narzekam na Tornado, gdy gram lawą, no ale jeśli ja gram Tornadem, no to ja już nie narzekam. Tak, Tombstone, żeby zatrzymać tego Prince'a, bo słuchajcie, ten Prince bodajże dwa hity i już jest sporo, bocie, no i teraz Tornadem na koniec Hog Rider i to mi się udało pięknie zagrać, naprawdę jestem mega zadowolony z tego ostatniego zagrania. Lecimy z kolejnym replayem. No i teraz słuchajcie, walka na Hog Ridera. Troszkę ten Hog Rider był słabszy od strony przeciwnika, bo gdzieś tutaj 10 level, ale był to deck Hog Mortar. Jezu, nienawidzę tych decków, naprawdę, ej. Słuchajcie, kto nie lubi decków Hog plus Mortar, napiszcie na dole w komentarzach, a w ogóle możecie napisać, jakich wy decków nie lubicie na arenę. Tombstone oczywiście mamy, jeśli mamy tego Tombstone'a, to staram się go wyrzucić na początek, chociaż czasem cierpię przez to, naprawdę mega cierpię przez to, gdy nasz przeciwnik gra Giantem, a ja mógłbym sobie tym Tombstone'em fajnie ściągnąć tego Gianta, no ale czasami się nie udaje. No i tutaj już widać, słuchajcie, że już poleciał Hog i generalnie to wyrzucamy właśnie Tornado na Hoga, żeby ściągnąć do tego Kinga, żeby tutaj ten King później mógł bić spokojnie. Mega Minion, tak, Mortar. Ciężko czasem przejść, jeśli mamy do dobrego zawodnika Mortarem, to on nam będzie ściągał za każdym razem tego Hog Ridera i będzie ciężko to ubić, będzie ciężko. Tutaj tak samo walka była naprawdę mega ciężka, bo ciężko jest, słuchajcie, ubić, no według mnie, jeśli jest naprawdę bardzo dobry gracz, który gra Mortarem zajebiście, no to będziemy mieć ten problem. Dobra, lewa strona Ice Golem, bo dobrze wiemy, że przeciwnik będzie starał się gdzieś tam budować ten swój push od jednej strony lub gdzieś tam po prostu będzie próbował z dwóch stron próbować, żeby tą wieżę jak najmocniej obić. No i tutaj tak, Mortar. Nie wiem, czy dobrze zagrał teraz tym Mortarem, bo niestety Mortar uderza w Ice Wizarda. Ja od razu, słuchajcie, bez patrzenia jadę tym Hogiem na tego Mortara, bo mógłby mi naprawdę narobić bardzo dużych szkód. Na razie on ma przewagę, słuchajcie, w tym momencie. Musimy być cierpliwi, bo o to chodzi, słuchajcie, w tej grze, żeby być naprawdę bardzo cierpliwym, dlatego ja wolę grać poza odcinkami. Wiecie, kurde, gram na odcinkach, to się strasznie denerwuje i
i wiem, że jak mi nie wypali, to wiem, że się zdenerwuję i każde kolejne ataki polecą po prostu w siną dal. Dobra, na szczęście ja mam, słuchajcie, rajry bardzo mocne, bo mam je wymaksowane, także mi lepiej jest grać właśnie takim deckiem, gdzie jest Ice Golem, gdzie jest Mega Minion, gdzie jest Hog Rider. To jest spoko, słuchajcie, to jest ekstra. No i tak, nasz przeciwnik Mortar, ale tutaj spokojnie, słuchajcie, nie wyrzucać tego Hoga, zagrać tym poisonem, bo mamy tego bardzo mocnego spela, także możemy go tutaj poisonem zjeżdżać, a takimi jednostkami jak Mega Minionem, Ice Wizardem i budynkiem Tombstone możemy sobie ściągać za każdym razem jego właśnie jednostki. No i tutaj wyrzuciłem Tornado i zobaczcie sobie, jak zagrałem. Czasem takie właśnie zablokowanie przeciwnika to może być po prostu czysty przypadek, że nam się tak kurde uda zagrać, w szczególności mi, bo no słuchajcie, nie jestem aż takim dobrym właśnie jeśli chodzi o Tornado, ale wiecie, uczę się i to jest w sumie najważniejsze. 1500, 1468 zagrałem Poison plus Hog, bo naprawdę było lepiej jak dla mnie. Ice Wizard, Mega Minion, tutaj na tego Knighta oczywiście też sobie zagra tutaj Archer Kami. No i właśnie słuchajcie, Ice Golem. Ice Golem wyrzucać przed te wszystkie jednostki. Niech ma ziomek problem. I teraz od razu Lock, Poison i chyba 400, tak, no 378. Także tutaj już jest chyba na ostatni Poison, więc teraz słuchajcie, w przypadku gdy jest już ta dogrywka, a tam gdzieś przeciwnik ma mało HP, starajmy się bronić, zobaczymy, może przeciwnik się pogubi, a później my dokończymy właśnie sobie spelem lub po prostu jednostką naszą atakującą, czyli tak jak w tym przypadku to był Hog. 168, 98 i od razu go rozjechaliśmy. No tutaj Poison niestety nie ubił do końca, czyli 300 na wieżę chyba Poison zabiera z tego co zauważyłem. Słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. No tutaj słuchajcie, to są walki na ponad 5000, na ponad 5100. Tutaj bardzo mocno przegrałem z Falconsem, z klanu Falcons, ale tu mi się trafił naprawdę mega typ, który był 91 w tamtym sezonie, także zobaczcie sobie, że grał naprawdę mega zajebiście, plus te legendy na max, plus ten Lumberjack i Mega Knight, to ja pierdzielę, to jest takie kombo, słuchajcie, że czasem mamy ogromne problemy. Za dzisiaj Wam dziękuję, to tyle, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i opiona!